Chciałem mieć ciekawostek z Google Maps. W dzisiejszym odcinku pokażę wam ciekawostkę, która sprawi, że stracicie zaufanie do dosłownie każdej osoby, jaką znacie. Znajdujemy się na przedmieściach miasta Anchorage w stanie Alaska. Osiedle jak każde inne, nic specjalnie ciekawego. Osiedle wypełnione zwykłymi ludźmi, robiącymi zwykłe rzeczy, tak jak tutaj ten koleś. Ewidentnie on coś tutaj naprawia. Jakieś narzędzia, deska. Można domyśleć się, że on się tym zajmuje zawodowo. Proszę, obejrzyjmy potem, żeby nie było za dużo patotura, żeby... przeplatać. I jak spojrzymy sobie na jego przyczepę, to nawet zobaczymy nazwę jego strony internetowej. To jest właśnie ta strona internetowa. Widzimy tutaj, że faktycznie on zajmuje się różnymi usługami naprawczymi i budowlanymi. Na dole tej strony możemy nawet znaleźć jego dane. Nazywa się on Israel Keys. Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy sobie go teraz wyszukali w Google. No i okazuje się, że ten gościu jest całkiem sławny. On ma nawet swój artykuł na Wikipedii. Israel Keys, amerykański seryjny morderca, rabuś bankowy, włamywacz, podpalacz, porywacz, gwałciciel i nekrofil. Jeszcze tylko brakuje, żeby był zoofilem i influencerem. Tak czy inaczej, ten koleś, którego widzieliśmy na początku odcinka, to jest seryjny morderca. Obok niego można zobaczyć także jakieś dziecko. To jest jego 10-letnia córka, która nie miała najmniejszego pojęcia, że jej tata jest seryjnym mordercą. Nawet kiedy go złapano, to on... Dobra, jakim cudem? Albo chuj. Mówił, że wolałby, żeby nigdy nie dowiedziała się prawdy o nim. I don't plan on being around a whole lot longer, but a really big concern to me is my kid's gonna be around. I don't want her to like type my name in the computer and have it pop up. To równie dobrze mógł być wasz ojciec. Albo nawet wasza matka. W sumie zastanawialiście się kiedyś, czemu wasza matka trzyma tyle noży w szufladzie w kuchni? Przecież do zrobienia obiadu wystarczyłby jej jeden. Podobnie jak wasza matka, Israel Keys bardzo dobrze potrafił ukryć to, czym tak naprawdę się zajmuje przed rodziną i znajomymi. Można by nawet powiedzieć, że w jego ciele tak naprawdę żyły dwie kompletnie inne osoby. There is no one who knows me, or who has ever known me, who knows anything about me, really. They're gonna tell you something that does not line up with anything. Ej, dobra, ja się poniekąd mogę zgodzić z tym, co ten ziomek mówi, bo też czasami odnoszę wrażenie, że nie ma na tej świecie osoby, która znałaby mnie w 100%. Wydaje mi się, że jestem tak podklejany i mam tak zróżnicowane podejście do różnych rzeczy, że na dobrą sprawę nie ma człowieka, który zna mnie w 100%, tylko każdy zna jakąś część mojej osoby. Ale to chyba zrozumiałe, że trzeba z kimś przebywać 2-4 na dobę, żeby wiedzieć, jaki naprawdę jest. I tell you because I'm two different people, basically. O kurwa, dobra, to już nie o mnie. Długie gonówki chyba nie mam. How long have you been two different people? O kurwa. Dobra, to bardziej o Sentino. Long time. 14 years. To, co wyróżniało Izraela Keysa na tle wielu innych seryjnych morderców, to to, jak bardzo był on przebiegły i nieprzewidywalny. Gdybyśmy go sobie na przykład porównali do takiego Kuby Rozpruwacza, to Kuba Rozpruwacz zabijał w Londynie, w dzielnicy Whitechapel. Jego ofiarami były prostytutki, a wszystkie zabójstwa odbywały się w godzinach nocnych, więc policja, mając te wszystkie dane, była w stanie stwierdzić, że te ofiary są powiązane, była w stanie stwierdzić, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą i mogli nawet przewidzieć, w jakim kolejnym miejscu może zaatakować. Natomiast Israel Keys zabijał przez kilkanaście lat. A z Kubą Rozpruwaczem nie było tak, że on nigdy złapany nie był? No, tak kojarzę, ale może źle. Policja nawet nie zdawała sobie sprawy, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Pokażę wam teraz, w jaki sposób on był w stanie to osiągnąć, na przykładzie jego jednego zabójstwa. On wsiadł do samolotu na Alasce w miejscowości Anchorage i poleciał tym samolotem aż do Chicago. Następnie w Chicago wynajął samochód, przejechał tutaj przez kilka stanów, aż wreszcie zatrzymał się w stanie Vermont i to właśnie tutaj zabił dwie kompletnie losowe osoby. By tego było jeszcze mało, to przy zabójstwie wykorzystał on broń, którą umieścił w tajnej skrytce 2 lata wcześniej. Potem, jak ich zamordował, pojechał do New Hampshire, pojechał do Maine, wrócił do stanu Vermont, potem wrócił do Chicago, wsiadł do samolotu, poleciał do Kalifornii, do San Francisco, znowu wsiadł do samolotu i wrócił na Alaskę. 14 tysięcy kilometrów pokonane tylko po to, żeby zabić dwie osoby. A mi się wczoraj nie chciało iść po chipsy do Biedronki. Jeszcze wracając do tej broni, która była umieszczona w tajnej skrytce, on miał takich tajnych skrytek wiele. One były rozmieszczone w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, więc... Zdaje mi się, tacy właśnie ludzie są najgorsi, najbardziej niebezpieczni, bo zazwyczaj, wiesz, są ludzie, którzy jakoś w amoku kogoś zabiją pod wpływem silnych emocji, nie wiem, ktoś komuś żonę zgwałci, ktoś komuś dziewczynę będzie podrywał, ktoś komuś zniszczy wizerunek, no i wiecie, jest to uzasadnione. Ktoś pod wpływem emocji w nieprzemyślany sposób decyduje się popełnić zbrodnię. Ale jak znajdują się ludzie na tym świecie, którzy marzą o tym, żeby kogoś zabić i wszystko doskonale planują,
próbują obmyślić plan, który zmniejszy prawdopodobieństwo tego, że wpadną, to jest dopiero pojebana opcja, stary. Ja swego czasu miałem taką zajawkę, trochę, że interesowałem się seryjnymi mordercami, chyba jest to ogólnie powszechne, co dzisiejsze podcasty pokazują, że ten temat jest po prostu ciekawy dla ludzi, bo przeciętny człowiek, który jest normalny i który brzydziłby się nawet widoku krwi, chciałby sobie uzmysłowić, dlaczego ktoś popełnia takie zbrodnie i co nim kieruje, więc to chyba naturalne, że ludzie się takimi rzeczami interesują. Ja oglądałem ogólnie też film na temat ziomka. To w sumie zastanawia. Ja nie wiem, jak działa popęd seksualny w tych kwestiach, jak działa w dosłownym rozumieniu tego słowa kutas, ale oglądałem taki film, nie powiem wam nazwy, może ktoś będzie kojarzył, na temat ziomka, który miał żonę, on już był troszeczkę starszy i on miał taką przypadłość, taki problem, że nie mógł mieć żadnego zadowolenia seksualnego ze współżycia z kobietą, z żoną swoją. To jakim, kurwa, jedyną opcją, żeby osiągnąć takie, wiecie, zadowolenie seksualne, to było gwałcenie dzieci. Ja tak się zastanawiałem zawsze, to jak to jest, jakim cudem ci ludzie wchodzą w związki, normalnie uprawiają seks, często mają dzieci, a potem nagle coś im się odwidzi i nie są w stanie osiągnąć satysfakcji seksualnej. A nawet jeżeli tak już się dzieje, to czy ewentualnie farmakologia w tym nie pomaga? W sensie, czy niebieska tabletka nie sprawia, że tak czy inaczej mu stanie i mimo, że to nie będzie aż takie nacechowane może dla niego emocjami, to do tego wytrysku dojdzie, który bądź co bądź i tak jest coś przyjemne dla mężczyzny? Nie wiem, ale jest to pojebane. I ostatnio nasz znajomy wspólny, mój Sergiusza, opowiadał nam anegdotkę o tym, że też kiedyś poznał pedofila. Znaczy, pedofila to złe określenie, dlatego że ten ziomek nigdy nie poczynił takiego czynu. Ale miał taką preferencję seksualną, że osiągał podniecenie tylko przy młodych dziewczynkach. Szczególnie przy młodych dzieciach. Przy dzieciach, po prostu przy dzieciach. No i mówi, że do tego stopnia to było dla niego nieprzyjemne, że on potrafił iść na plażę, na plaży widział, jak jakieś dziecko biegnie i mu kutas stawał. Czy szedł na basen i mu stawał. Nigdy oczywiście współżycia żadnego z dzieckiem nie odbył, no ale nigdy w życiu nie był w stanie mieć stójki przy kobiecie, bądź nie wiem, mężczyźnie. I postanowił, że żeby nie musiał aż tak tą żądzą walczyć, że się wykastruje chemicznie. I teraz sobie żyje po prostu, nie będąc w stanie w ogóle uprawiać seksu. Pojebane. Bo taka osoba też jest ofiarą, nie? Ofiarą tego, że rodzi się z jakimś dziwnym zboczeniem, z jakąś dziwną chorobą psychiczną, czy jakkolwiek to nazwiemy. Tylko mimo wszystko to jest tylko dowód na to, że taka osoba też ma wybór, czy kogoś krzywdzi, czy nie. I osobiście nie spojrzałbym negatywnie na ziomka, który powiedziałby mi, że ma takie zboczenie, ale z nim walczy, bo spoko, nie jest ważne to, co cię podnieca, ważne jest to, czy robisz coś z tym, żeby to zwalczyć. O, jak to się rodzi, tak, to no, przejebane, no mega współczuję, naprawdę, no to z jednej strony współczuję, z drugiej strony szanuję, że zdecydował się na taki ruch, który no nie był egoistyczny, wręcz przeciwnie. Jak on się dostał do jakiegoś stanu, on nie musiał tej broni kupować, ani grać. Czemu nie najebałem? Ja tego gościa nie znam, to jest ziomek z historii. To jest kolega kolegi, no. Jeszcze nie przemycać przez granicę. Ja nie powiem, że ta historia jest 100% legit, no bo nie poznałem, ale usłyszałem. Po prostu... Potem czemu miałbym bić kogoś za to, że niczego nie zrobił? Chłopie, zastanów się, co ty mówisz. Szukiwał swoją tajną skrytkę, wyciągał to, co było mu potrzebne i mógł zabijać. When I was a kid, I always used to dream that I'd find buried treasure, and I figured, well, if I can't find it, I might as well create it. Niektórzy pewnie się teraz zastanawiają, w jaki sposób on został złapany. I prawda jest taka, że gdyby on kontynuował zabijanie w taki sposób, to prawdopodobnie nigdy nie zostałby złapany. Ale w pewnym momencie coś mu po prostu odjebało. Technicznie mówiąc, to mu odjebało już dawno temu, ale chodzi mi o to, że w pewnym... No poczuł się bezkarny po prostu. Chyba zazwyczaj tak jest, że... Znaczy zazwyczaj, tak z opowieści przynajmniej słuchając faktów historycznych, że często jest tak, że mordercy po czasie czują się bezkarni, czują, że są przebiegli, nie da się ich złapać i popełniają, kurwa, błędy. Na szczęście popełniają te błędy i są usuwani z tego społeczeństwa, nie? W pewnym momencie przestał on zwracać uwagę na te wszystkie środki ostrożności i zamiast znowu polecieć na koniec kraju, żeby tam kogoś zabić, to on za swoją kolejną ofiarę wybrał osobę z tego samego miasta. Jakby tego było jeszcze mało, to nie było gdzieś tam na jakimś zadupiu w lesie. Nie, on wybrał sobie taką miejscówkę. Jaki szanujący się seryjny morderca pracuje w takim miejscu?
Tak czy inaczej, za swoją ostatnią ofiarę Israel Kiss wybrał dziewczynę, która pracowała w tym kiosku z kawą. I tutaj możecie zobaczyć, że na tym kiosku są kamery, więc on został uchwycony. Jest nagranie, które pokazuje moment, kiedy ona została przez niego uprowadzona. Potem na innym nagraniu zarejestrowano jego samochód, więc policja miała już jakiś punkt zaczepienia co do dalszych poszukiwań. Później, już po zabiciu tej dziewczyny, nasz seryjny morderca pojechał sobie na wakacje z rodziną. I wydaje mi się, że na tych wakacjach przepierdolił dużo pieniędzy, dlatego że jak wrócił, to wziął jej kartę i próbował sobie wypłacać pieniądze z bankomatów w kilku stanach. Tam także został zarejestrowany na zdjęciach. On był wprawdzie zamaskowany, ale dzięki temu policja wiedziała, w jakim miejscu się znajduje. Ostatnia wypłata zdarzyła się w Teksasie i także w Teksasie został złapany. Podczas kontroli drogowej policjant zwrócił uwagę na to, że jego prawo jazdy jest z Alaski, więc postanowił, że przeszuka jego bagażnik i w tym bagażniku znalazł rzeczy należące do tej porwanej dziewczyny. Israel, he's had no remorse at all. He enjoyed what he did, he talked about enjoying what he did, he talked about, you know, had he not been caught, some of his future plans and what he would have done, which included continuing to do what he was doing, to kidnap and murder people. Na YouTubie można znaleźć kilka godzin przesłuchań, które zostały upublicznione przez FBI i na początku tych przesłuchań oni nawet nie zdawali sobie sprawy, z kim mają do czynienia. Oni go zatrzymali w sprawie tej jednej dziewczyny, natomiast on zaczął się chwalić, że kogoś tam zabił, gdzieś tam obrabował bank, coś tam podpalił. Czekaj, to jest informacja. Dla doprecyzowania. Kajs nie chwalił się swoimi zbrodniami od samego początku, dopiero wraz z kolejnymi przesłuchaniami prawda zaczęła wychodzić na jaw. Miał w zeznaniach także swój interes. Chciał dostać karę śmierci za zeznania, otrzymywał nagrody, np. cygara i możliwość czytania gazet, a także próbował skłonić FBI do tego, by w zamian za informacje utrzymywali jego nazwisko poza nagłówkami gazet. Ze względu na córkę. Już pytanie brzmi, czy dla tego gościa nie jest to podniecające, że ktoś słucha jego opowieści o tym, jak kogoś zabił. I może to zaskoczenie czy strach, który on widzi w oczach osoby, która tego słucha, też dla niego jest takim dodatkowym bodźcem, czymś takim wow. Że może w tym momencie też przeżywać takie, wiecie, chwile uniesienia, to mi się wydaje przynajmniej. ...że kogoś tam zabił, gdzieś tam obrabował bank, coś tam podpalił. You already have a lot of information about the bank robbery in Texas. Mm-hmm. If you want, I can give you arson in Texas. I burned a house down. But... I want a cigar for it. Te przesłuchania są strasznie dziwne. Momentami można odnieść wrażenie, że to FBI jest przez niego przesłuchiwane. I told you from the get-go, before I told you where the freaking bodies were left, I told you that I didn't want the locals involved. The first thing you do is make a big scene and do a big freaking archaeological... To wynikało oczywiście z tego, że FBI chciało się dowiedzieć, kogo on jeszcze zabił, gdzie ukrył ciała, natomiast on patrzył na to wszystko jak na takie informacje, które dawały mu przewagę nad nimi. Co? Wejdź na Twittera, przegłup Morański, znaczy pan Morański. Znaczy pan Morański. No. Troszeczkę pomyli, no to zobacz, nie Morański, a Wardęga. To nas wielki człowiek po studiach, doedukowany od diabła. No ale przecież ten temat był poruszany na Kaiju. Aha, to ja nie oglądałem, nie wiedziałem. Więc nie jest to żadną nowością. Śmieszny bacon. Nie oglądałem Kaiju, stary, nie było mnie w domu. Znaczy, no ja nie czuję się na tyle, w ogóle się nie czuję biegły w temacie i nie byłbym w stanie powiedzieć, tak, Wardęga ma rację, dlatego milczałem w tamtym momencie. Natomiast domyślałem się, że zrobił research i nie bez powodu zarzucił w tym momencie Murańskiemu brak znajomości historii w tym aspekcie. No co, no nie jestem jakoś specjalnie zaskoczony, tak szczerze. Other crimes, right? For weeks and weeks and weeks. So we're getting kind of just, I said, I should be saying frustrated, but I'll start with just kind of depressed about that we're not moving those things forward. And so I understand that you've got your schedule, you've got your deadlines, you've got things you've got to get done, but honestly, that's of no concern to me. Jednym ze sposobów, jakie stosowało FBI na wyciągnięcie od niego informacji, było przekupywanie go żarciem. Dlatego na tych wszystkich filmach możecie zobaczyć, że on ma kawę, jakieś McDonaldy, batony. Ja bym sobie wpierdolił teraz batona. Ciekawe, jakbym teraz na przykład poszedł na komisariat i powiedział, że jestem seryjnym zabójcą, to by mi dali jakieś fajne żarcie.
Z innych ciekawych rzeczy, to w trakcie jednego przesłuchania udało mu się otworzyć kajdanki i próbował uciec. Został złapany, niestety nie znalazłem żadnego nagrania z tego wydarzenia, ale mam nagranie z tego, jak to skomentował następnego dnia. Why are they afraid I'd actually get away? What's changed since yesterday? More handcuffs. I don't know. Yeah. Well, what's changed for you, though? Nothing. Possibly additional charges. No także zamiast mi odpowiedzieć, no kurwa. Wielkie zdziwienie, że ziomek, który dożywocie będzie miał za chwilę, chce spierdolić. Wow. Kurwa, dlaczego to zrobił? Przecież my mu kawę dawaliśmy. Dobrze go traktowaliśmy, na 2 tony kurwa miał. Wow. Wanted the death penalty and he wanted it fast. He wanted to avoid trials, he wanted to avoid publicity and media. Ultimately, he didn't want to sit in jail for a long period of time. Ponieważ kara śmierci to jest coś, na co długo się czeka, tam jest dużo formalności, nie w każdym stanie nawet jest ona wymierzana, to on uznał, że jednak weźmie sprawy w swoje ręce, dokładnie mówiąc, weźmie żyletkę w ręce, pociął się, dla pewności jeszcze się powiesił, no i w ten sposób zdechł. Po przeszukaniu jego celi pod jego łóżkiem znaleziono 12 rysunków, które zostały wykonane jego własną krwią. Na jednym z tych rysunków narysował on Bafometa, a na 11 pozostałych narysował czaszki, które prawdopodobnie symbolizowały 11 osób, które zostały przez niego zabite. Pod jedną z tych czaszek umieścił także napis "Jesteśmy jednością". Poza rysunkami zostawił on także kartkę z jakimś poematem, którego nie chciało mi się czytać, więc wam nie powiem, co tam jest napisane. Jeszcze z takich nieoficjalnych źródeł to podobno zostawił gówno w kiblu. To by już było wszystko na dzisiaj, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawił gówno w kiblu. Nie, najgorsze jest to, że tacy ludzie często są wysoce inteligentni. W przemyślany sposób planują swoje zbrodnie. To jest zastanawiające.